Witam serdecznie, Tomasz Godlewski. Proszę Państwa, w ręku trzymam zaproszenie na 5 października i będzie oczywiście to wszystko działo się w auli parafii świętego Wojciecha w Koninie. Kwestia grupa 1 sierpnia. Właśnie gościł u mnie w domu pan Waldemar Soczyński, gdyby pan mi opowiedział, o co chodzi z tą grupą, o co chodzi z tym spotkaniem 5 października dokładnie. Co będzie się tam działo i o co w tym wszystkim chodzi? No tak, nie chciałbym zdradzać wszystkich tajemnicy. To jest takie spotkanie grupy przyjaciół, co uczestniczyli w pewnym fajnym epizodzie stanu wojennego. Z tego co wiem, to nikt czegoś takiego nie wymyślił, nie powielił. Jest to jedyna unikatowa rzecz. Sprawa sądowa jest jedyna, że oprawcy i kaci dostali bezwzględne wyroki do odsiadki. To jest jedyna sprawa sądowa, gdzie oprawcy stanu wojennego zostali skazani na bezwzględne wyroki. Na końcu książki jest właśnie statystyka IPN-u. Ani przedtem, ani nigdy potem nie powtórzyła się już tego typu sprawa. Jest to ewenement i unikat w skali trzeciej RP. O naszych przygodach chcemy powiedzieć na tym spotkaniu, także nie chciałbym uprzedzać. Jest to, chcę podkreślić, że naprawdę jest ten epizod jeden z ciekawszych w stanie wojennym i to właśnie tutaj koniniacy w tym uczestniczyli, samiśmy to wymyślili, sami zrealizowaliśmy, nie wiedząc, że ryzykujemy życie. To było właśnie w latach 80. To stan wojenny 82. Nazwa tej grupy, bo akcja miała miejsce właśnie w tej nocy, lipiec ma 31 czy 30, bo mi wyszło. 31. No z 31 na 1 sierpnia, stąd ta nazwa. Książka jest napisana bardzo fajnym językiem. Napisała to pani Małgosia Klunder, przyjaciółka świętej pamięci Góry. Myślałem, że to będzie takie dość nudnawe, ale nie, czyta się jednym tchem. Naprawdę pozycja jest godna polepszenia. Nie ma tego w żadnej historii Solidarności, bo sprawę żeśmy się dopiero zdecydowali ujawnić w 2016 roku. Czyli ci oprawcy, którzy byli sądzeni, tak. To chodziło... Oni nie odsiedzieli de facto z tego, co mi wiadomo, ale zapadły wyroki. Z 4 było na ławie oskarżonych, a 3 dostało bezwzględne wyroki do odsiadki. To jest jedyny proces w III RP tego typu, co zakończył się wyrokami nie w zawieszeniu. Nawet taki SBK, co na Śląsku udowodniono i dokumentowano, że zastrzelił kogoś, dostał w zawieszeniu wyrok. To jest jedyna sprawa. Mhm. I ta grupa jest z Konina, była z Konina? Tak, w całości jesteśmy, no nie w całości, bo ale w 90% to chłopaki z Konina, tutaj z życi, urodzeni. Czyli w tej książce będzie o tym, co się działo, jakie były kolejne osób, tortury. Tak. Jak? Też jest tu taki epizod, co no może ktoś, co nie przeżył, był bardziej torturowany. Trudno określić skalę cierpienia, bo ktoś mógł być krócej bity, a więcej wycierpieć. No, ale jeśli chodzi o długość bicia, to jest też taki ewenement w skali stanu wojennego w Polsce, bo 8 godzin non-stop z 15-minutową przerwą. Tutaj w Koninie? Tak. Za czasów, jak to w książce pani Małgosia ujęła, ludzi honoru, czyli pana Kiszczaka i pana Jaruzelskiego. Zapraszamy. 5 października, parafia świętego Wojciecha w Koninie, godzina 17. Tak, 17. Będziemy. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo.